Dzień dobry, witam tu Antaos i zapraszam na Let's Level Shakes and Fidget. Ostatnim razem dobiliśmy 215 poziom. Po wykonaniu kolejnej misji nadal mamy weekend z bonusem do doświadczenia. I oczywiście wykorzystamy to, by dalej rosnąć w siłę. Tak więc 4 minuty zostały do końca misji. Pupile wszystkie walczyły, ogień więcej nie mogę ci dać. Truskawek dzisiaj, masz maksimum. A lochy będą dopiero za 45 minut. Więc sprawdźmy. Twierdzę, mogę walczyć o 8000. Minus 1500. I to by było tyle na obecną chwilę. Spieszmy zasoby. I trzeba przeczekać do końca kolejnej misji. I kończymy kolejną misję. Za 1000000 punktów doświadczenia i babciny sznur pereł. Szybko palczastego. Te nazwy robią się coraz to bardziej dziwne. Cóż byłoby tu najciekawsze? Chyba to. Tak więc zajrzymy jeszcze do twierdzy. Nic, więc czekamy dalej. I kończymy kolejną misję. Mroźny aligator. Takiego przeciwnika nie pamiętam. Za ponad 2 miliony punktów doświadczenia. Kolejna misja. Lochy dopiero za 12 minut. I w twierdzy nic. Więc biorę zasoby i czekam dalej. Po kolejnym skoku czasowym kończymy misję walką z zielonym człowieczkiem. I to małym. Za ponad 3 miliony punktów doświadczenia i pancerz. Cóż możemy tu jeszcze znaleźć? Misja jest najlepsza chyba. W twierdzy zawalczymy sobie o 30 tysięcy. I o kolejne 16. I o kolejne 22. I to by było tyle na obecną chwilę. Czekamy do końca misji. I kończymy kolejną misję. punktów doświadczenia. O tak, na arenie już wszystko było dzisiaj osiągnięte, że tak powiem. Zobaczmy do podziemi. Biorę zasoby. Plus jedno klasera, doskonale. Troszkę podwyżymy sobie statystyki. Mógłbym coś rozmontować. A reszta musi zostać na jutro. W porządku, a lochy są dostępne jeszcze. Tu już walczyliśmy. Belzebos! Po raz kolejny, spróbujmy. Pierwszy cios jest, krytyczny jest, drugi krytyczny i zabrakło mi życia.
To jeszcze za mało. Ale jest do pokonania. Jednak na obecną chwilę przeczekajmy do końca kolejnej misji. I kończę kolejną misję. Sukub bezwstydny. Za 1,5 miliona punktów doświadczenia. Ta misja wygląda lepiej. I co nam jeszcze zostało? Lochy dopiero za pół godziny. Twierdzy nic nie zdziałam obecnie. Więc biorę zasoby z podziemi. I trzeba będzie przeczekać do końca misji. I kończę kolejną misję. Cyklop piaskowy. W ciekawym stroju. O, no tak. 500 000 punktów doświadczenia i cytrus światła. Kolejna misja. I na pupilach możemy nakarmić raz słońca. Nie skoczyły ci statystyki? To dlatego, że mnie wyrzuciło ze serwera. To było światło. Teraz nie pamiętam, ile było poprzednio. Tak, niestety. Lochy dopiero za 20 minut. A w twierdzy kolejny błąd serwera? Cóż się tu dzieje? Coś nie bardzo chce gra ruszyć w tym momencie. Z jakiegoś powodu serwer jest przeciążony. Więc może przeczekajmy chwilę. Tak wygląda na to, że serwer zaczął ponownie działać. Spróbuję wbić punkt statystyki. Jest chyba ok. Zajrzyjmy jeszcze raz na raz słońca. 2278. Statystyka 41. Poziom 42 był następny. Ze względu na to, że ma troszkę więcej statystyk, tak do 49 by musiał jeszcze dobić poziom, zanim zacznę raz słońcem walczyć o kolejne pupile. Lochy za 19 minut. Tak, i znowu mnie serwer wyrzucił. Coś się zacięło na serwerze. Żeby go bardziej nie obciążać, na razie wyjdę z gry i za jakąś godzinkę spróbuję ponownie. I kolejna próba po błędzie serwera. Krwiożer czy wampir? Za 1 294 000. Ta misja wygląda całkiem interesująco i mamy klepsydrę, doskonale. Piekielny dragor.
za 3 124 tysiące i jeżynem roku. Ta misja wygląda dobrze. Na arenie nie musimy walczyć. Pupile, jeżyna mroku. Poziom dla ciebie. To 60 daje mi 1 do wytrzymałości. Klejnot wytrzymałości dostałem. Przyda się. Nie zaatakuję na razie. Pozbieram sobie zasoby i zobaczmy. 387. Bardzo fajny klejnot. Bardzo fajny klejnot. Na jednym z nowych przedmiotów będę mógł go użyć i wymienić to, co mamy. Chyba buty są najsłabsze. Pancerz 216 i 134 razy 5 to jest 500-650. Plus niecałe 200 wytrzymałości jeszcze. 750. Myślę, że znalezienie lepszych butów od tego nie będzie większym problemem. Szczególnie, że prawie... Ile poziomów? 17 poziomów, żeśmy poszli w jeden weekend w górę. I zajrzyjmy ponownie do lochów. Belzebos, jeszcze raz zawalczymy sobie z tobą. Na dzień dobry krytyczny. Więcej krytycznych potrzebuję. Zabrakło drugiego krytycznego, ale jest do pokonania. Jeszcze jest do pokonania. A więc pozostało mi tylko czekać na koniec kolejnej misji. I po kolejnym skoku czasowym nadeszła pora na bitwę gildii, którą sobie zaraz obejrzymy. I zaraz ja wejdę na pole bitwy, więc poczekam chwilkę. Oj, mocno biją. Dużo sobie nie powalczyłem, ale lecimy dalej. I to już końcówka, więc zobaczmy. $880 000 punktów doświadczenia bonusu. I kończymy zaraz misję. Kłopotliwy miś, który nam daje 1 329 000 punktów doświadczenia. I ostatni napój na dzisiaj. Ta misja wygląda lepiej.
Na arenie nie musimy walczyć. Pupile walczyły wszystkie dzisiaj. Lochy za 18 minut dopiero. A w twierdzy możemy sobie zawalczyć o 14 tysięcy zasobów drewna. I na obecną chwilę byłoby to tyle. Mógłbym jeszcze ulepszyć siedlisko troli. Też tak zrobimy. I czekamy do końca kolejnej misji. I po kolejnym skoku czasowym kończymy misję walką z rojem plujek. Za niecałe 2,5 miliona punktów doświadczenia. Ta misja wygląda ciekawie. I co nam pozostało? Dostęp do lochów, ale wpierw zajrzę jeszcze do twierdzy. Wygląda zachęcająco. 26 tysięcy. I szkolimy nowych. 23 tysiące za wszystkich nie opłaca się. Czekamy dalej. Podziemia. Spieszmy zasoby. I mamy dostęp do lochów ponownie. Więc może w końcu padniesz, Belzebos. Pierwszy cios jest. Nie. Tak, nic z tego nie będzie. Szanse na krytyczne spadły mi do 36%. Nie ma więcej napoików. Chyba, że wezmę ten napoik. Większa siła powinna skutkować w tym, że on zadaje mi mniej obrażeń. Jednak różnica jest tak niewielka, że... robi różnicę, ale nie aż taką, jak maksowanie własnych statystyk. Chyba, że się mylę. A na obecną chwilę pozostało czekanie do końca kolejnej misji. I po kolejnym skoku czasowym kończymy misję walką z piekielnym obcym. Za 1,5 miliona punktów doświadczenia i truskawkę ognia. I właśnie skończyły się nam grzyby na dzisiaj. Więc ustawiłbym wartę. Się zastanawiam, co jeszcze mógłbym tu zrobić dzisiaj, ale chyba już praktycznie nic. Plus jeden do wytrzymałości. 40 minut, a nawet 45 do kolejnej możliwości walki w lochach. I mamy tutaj walkę za 170 jednostek. 22 łuczników. Na razie sobie jeszcze odpuszczę. Ewentualnie jak będę mieć kompletne jednostki. Tak więc zbiorę jeszcze zasoby i czekam do końca warty. Po kolejnym skoku czasowym nadeszła pora na bitwę gildii, którą sobie zasobierzymy. Jak na początek wygląda dobrze.
To już koniec? Okej. Spodziewałem się czegoś więcej. Czemu oni nas w ogóle atakowali? Pomyliło im się coś? Tak więc zbierzmy zasoby zwarty. To było bardzo, bardzo dziwne. To była ta walka? Tak. To było bardzo dziwne. Ale w porządku. Cóż mamy tutaj? Skuszę się najpierw na tą misję. Zanim zawalczymy na arenie i zanim rozdzielę pieniądze, gabinet magii. Klepsydra się przyda. Napoik dzisiaj chyba jeszcze kupię, bo ten się za godzinę kończy. Tak więc śpieszmy się wpierw do lochów. 70%. Mistrz rzeźnicki. I nawet dobrze wypowiedziałam. Zobaczmy. Miał 70%, a powinien mieć nieco mniej po walce. Na 50? Tak, na równe 50. I jeśli chodzi o lochy, to zawalczymy sobie z misiem jeszcze raz. Spróbujmy. Boksujący potulny pluszak. Też od ostatniego razu minimalnie, ale zmieniły się przedmioty moich sojuszników w wieży. Może będą mieli wyskubać troszkę więcej obrażeń. Ten jeden krytyczny dobrze wyglądał. Oj, mocno bije. Przypunktuj go troszkę. No, niewiele poszło. On dużo krytyczne trafia. Oj, było groźnie już. I mamy złoty łeb hedonisty. Rozkosznie wygodny. Pancerz i szczęście dla wojownika. Tak, pasuje też do twarzy. 305 tysięcy złota. Więc jak zbieramy dla ciebie set? Może wpierw by zrobić trochę miejsca. 3 poziomy dla ciebie. I kończymy misję. Sęp olbrzymi. Za 95 tysięcy punktów doświadczenia i widziałem tam grzybek dostaliśmy. Całkiem dobra broń, ale czego mi brakowało, to miejsca na klejnot. I mam klepsydrę, czyli prawie 1,5 miliona punktów doświadczenia. I kolejna taka misja.
I ponad 1,5 miliona punktów doświadczenia kolejne. I skusiłbym się na tą misję. Plus 2 do klasera, w porządku. Jeszcze twierdza mi została. Klejnot wytrzymałości dostałem. 2 dni jeszcze fortyfikacje będą się rozbudowywać. Tutaj wszystko mieliśmy ulepszone, tak. Jak wygląda z atakiem? 13 tysięcy nie opłaca się. Więc zajrzymy do poczty. Panie Iwan, 117, tak jest. Jest ich 18. Idą na razie po równo. Teraz odrobinkę przegrywamy. I zaczęli się magowie. Widzę koniec magów, a koniec wojowników jeszcze daleko. I 117 tysięcy zarobione. Minus 46, czyli jakieś 54 tysiące bonusu. Całkiem fajny bonus. Zajrzymy do twierdzy. Zbierzmy zasoby, zawalczymy sobie w wehikule czasu. I to nawet 2 razy. Za 403 tysiące punktów doświadczenia. I doktor ABWW, cóż nam przeznaczenie dzisiaj powie? ...56 tysięcy drewna. Więc jesteśmy już na 551. Się w gildii dzieje. A tak, możemy zawalczyć sobie tutaj. Niestety tylko jeden cios. Ale kończyły misję walką z nocnym trolem za 382 tysiące punktów doświadczenia. I zobaczmy, co jeszcze możemy tutaj wybrać. Arena. Zanim zajrzę do areny. Drobne rozdysponowanie zasobów. I zawalczymy sobie z tobą. Nikomu nie wszedł krytyczny cios, ale i tak się skończyło dobrze dla mnie. Pupile, woda, 184 poziom. Ogień? Dasz radę, lawopluj? Krok z poziom setny. Oj nie, też mu krytyczne weszły ładnie. I teraz 72 poziom, drugiego nie da rady.
A ognioplądz jeszcze jest za słaby. Mówi się trudno. Tak więc cóż mi jeszcze pozostało? Co mamy w zbrojowni? Wytrzymałość. Podobnie jak to. 159 to jest znacznie słabsze. Nie, to była ta słabsza szata. Ty dołączysz tutaj do epików. A wy pójdziecie na rozmontowanie. Ta szata została, bo chciałam sobie dzięki niej ulepszyć nieco aurę. Szklana zbroja przejrzystości, aby przy okazji pochwalić się pod koszulkiem. Dokładnie, wszystkie cechy. I 2800 zbroi. To by znaczyło, że zamienisz mi tą zbroję. I też do tego raczej bym zmierzał. I dodatek do siły. Niech będzie. Nie ma plus jeden. Wydawało mi się, że nie widziałem jeszcze takiej zbroi. W porządku, tutaj mamy sporo części kompletu. Na razie będę trzymał te epiki. Miejsce się zrobiło na nowe przedmioty. I pozostały nam podziemia. I wzywanie bohaterów. Na przykład ciebie. Doskonale. I kolejny mag. Nasz troll zmienił też wygląd. Ma bardziej wkurzone spojrzenie niż zwykle miał. I znowu mag. Tym razem miał bardzo niską ilość wytrzymałości. I mamy wojownika. Był bardzo niebezpieczny, prawie nie powalił nam władcę. Ale tylko prawie. Kolejny wojownik. Doskonale. Ci, co mają powyżej 1200 statystyki, z tymi bym na razie nie zadzierał. A z tobą możemy spróbować. Wiem, ma ponad 1200, ale mimo wszystko...
No niestety, złamałem własną regułę i tak się to kończy. 1500 nie, 2000 też nie. Ale tutaj wygląda ok. Dokładnie. Skończę wpierw misję. Chciwy demon. Gremlin, nie demon. 684 tysiące punktów doświadczenia. I jakiś pierścień. Nie. Skuszę się na tą misję bardziej. I wracamy do podziemi. A to już byli wszyscy na dzisiaj. W porządku. Tu się szkolą nowi żołnierze. Podbierzemy zasoby. Lochy za 45 minut. I to by było tyle, jeśli chodzi o obecną chwilę. Czekamy do końca misji. Po kolejnym skoku czasowym kończymy misję walką z chciwym gremlinem za 602 tysiące punktów doświadczenia. Skurzę się na tą misję. Na arenie zawalczymy sobie z tobą. No niestety. Pupile. Woda kontra woda, bym powiedział. Poziom 100 kontra poziom 100. Tak, wygląda dobrze na razie. Doskonale. I poziom dla ciebie. Lochy dopiero za pół godziny. W twierdzy zawalczymy sobie o 43 tysiące. I pozostaje mi czekać. Z tobą walczyliśmy, ciebie możemy odhaczyć. I czekam do końca kolejnej misji. I po kolejnym skoku czasowym kończymy misję walką ze szczurem za 848 tysięcy punktów doświadczenia. I wybiorę kolejną misję. Zawalczymy sobie na arenie, na przykład z tobą. No niestety. Pupile jeszcze nie są gotowe. 22 minuty. 22 minuty do lochów. Twierdzy też nie, więc czekamy dalej. I kolejna misja dobiegła końca. Szkielet na 215 poziomie za 234 tysiące punktów doświadczenia. To troszkę delikatniej niż to, co dostawaliśmy w weekend, ale zawsze idziemy do przodu. Pupile mogą walczyć. Światło kontra woda. Nie, dobrze. A jednak. Oby nikt więcej nie miał wysokiego poziomu. Nawet nie sprawdziłem, jak wysokie poziomy mieli. I jest śliwka wody. Tak więc 15 minut czekania. Lochy za 14 minut. Spieszmy zasoby i czekamy dalej. I kończymy kolejną misję. Za 363 tysiące punktów doświadczenia. Skuszę się na tą i mamy klepsydrę. Ponad milion punktów doświadczenia.
To wygląda ciekawie. I jest dostęp do areny. Ty masz najniższy poziom. Spróbujemy walki z tobą. Dużo życia masz. Ale się udało. 4 minuty zostały. Na poiku nie zdążę kolejnej walki w lochach. Tu też trzeba czekać. Zobaczmy jeszcze. Czarownica miała już wszystkie zaklęcia. Znajdowanie więcej grzybów. A, bo zmieniliśmy zbroję, oczywiście. Dobrze, że tutaj zajrzałem. Pewnie już straciliśmy nieco ewentualnych grzybków, które byśmy uzyskali przez ten bonus. To więc czekamy do końca kolejnej misji. I kończymy kolejną misję. Rąbnięty rabuś. I to gitarą za 1 209 000 punktów doświadczenia. Cóż mamy tu jeszcze do wyboru? To chyba była najlepsza opcja. Na arenie zawalczymy sobie z tobą na przykład. I skończył mi się napoik. To jest nieco mniejsze. O, proszę. To już wygląda lepiej. To jest nieco mniejszy napoik, ale też mi da spory bonus. I dostępne są lochy. Pani kwiatuszek. Płuca lineczka. Małe dziecko kwiat stoi na drodze do celu. Wyrwi. Hipisiątko? Okej. Bose hipisiątko. Zobaczmy, jak jest potężna. Jest w profesji wojownika. Co znaczy, że będzie miała bardzo dużo wytrzymałości. Ale będzie zadawać mało obrażeń. Dosyć dobrze ją spunktował barbarzyńca. I teraz mam nadzieję, że łuczniczka załatwi większą część roboty. I zostało 6 milionów. To powinien już dać rady. Doskonale. I mamy rękawice dla zwiadowcy, bazujące na szczęściu. Zobaczmy. Wszystkie cechy. 800 pancerza. Albo 1165 szczęścia. Ciekawe. Ale myślę, lepsza zbroja i zwiększona szansa na ciosy krytyczne jest tego warte. Nie może nikt inny założyć tych pazurów. Tylko zwiadowca. Ale masz tutaj jeszcze miejsce na klejnot, co nam ułatwi nieco sprawę. Bo dodam ci nieco zręczności. I chyba nadeszła pora. Plus jeden do klasera.
Nadeszła pora, żeby dobić parę punktów statystyk znowu. Niech będzie. Lochy daleko, pupile. Zawalczymy sobie z ziemią kontra woda. Koni, koni. Czy ty sobie ze wszystkimi poradzisz? 55 poziom. To, że nie powinien dorównać. Siedmiornica, 1900. Jest silniejsza, ale niższy poziom ma. A poziom robi sporą różnicę. Kolejny poziom dla ciebie. Została nam jedna walka tutaj. Za 5 minut lochy, więc przeczekajmy do końca kolejnej misji. I kończymy kolejną misję. Kobra cienista za 1 000 000 punktów doświadczenia. To były dzieje już wszystkie punkty awanturniczości. No właśnie. Zaraz będzie dostęp do areny. W międzyczasie ustawię już sobie wartę. Chwilę, jeszcze nie są gotowe lochy za 51 minut. A w twierdzy też nic nie zdziałamy obecnie. Tak więc poczekam chwilę na arenę. I zawalczymy sobie 100. Ile mam? 9000. Z tobą sobie zawalczę. Dobrze poszło. I czekamy. Do końca warty lub do końca oczekiwania na pupile. Mamy jeszcze jedną walkę dzisiaj. I po kolejnym skoku czasowym witam z powrotem. Niestety nagrywanie się nie włączyło przy ostatniej sesji. I wygląda na to, że ominęła was bitwa gildii. Jedna walka w wieży, w lochach. Zdobycie rakietnicy realisty was ominęło. Ulepszenie go kryształem. Całe zajścia w twierdzy was ominęły. Ogólnie tylko parę walk. O zasoby. Niestety nie wiem czemu, ale program OBS przestał reagować na skrót, który go miał uruchomić do nagrywania. Ale na szczęście po restarcie komputera wydaje mi się, że wszystko powinno ponownie działać jak należy. I może jeszcze stoczymy jakąś walkę? Nie, nie damy rady. Jeśli chodzi o podziemia, to również zasoby już były. Walki w wehikule czasu były. Walki z bohaterami dzisiaj już były. No i pierwsze misje. Chyba dwie misje zostały wykonane. 1 302 000 punktów doświadczenia. I wybiorę ciebie na kolejną misję. Na arenie żeśmy dwa razy już walczyli i zawalczymy sobie ponownie, na przykład z tobą. Przydałby się mi krytyczny cios. O właśnie taki! I 48 000 bonusu doświadczenia. I jak widzicie, pupile już w woda i światło dzieje walczyły kontra mrok. A teraz zawalczymy sobie ziemią. Jeśli chodzi o wodę, to niestety złotka nie dała rady. Ale światło jak najbardziej tak. Nasz Rasłońc ukazał się zwycięski tym razem. Tak więc jeśli chodzi o dzisiaj, to zdobyłem na razie tylko jedną mierzynę mroku na walkach pupili i drugą mierzynę mroku dostałem za wykonaną misję.
I nie wiem, czy pamiętacie, czy nie pamiętacie, pewnie dla was to było 5 minut temu, ale w ekwipunku miałem truskawki ognia, które już wbiłem naszemu pupilowi dla dodatkowych poziomów. I zdobywamy kolejną mierzynę mroku. A nasz ogniopląs się nazywał, ma już 11 poziom dzisiaj. O niego mi właśnie chodziło. Mierzyna mroku jest dla ciebie. I masz już też trzeci owoc dzisiaj. 31 poziom. Doskonale. Lochy dopiero za 25 minut. Pupile były. Walka na arenie była. Zbieramy zasoby. I pozostało nam czekać do końca misji. I ruszamy dalej. Jaskiniowy skorpion. Za 385 tysięcy punktów doświadczenia. Ach, taki sporo misji już mamy pokończonych dzisiaj. Ze względu na to, że miałem 4 klepsydry, chyba to były 4. I te 14-minutowe misje praktycznie przeszczeliły całą awanturniczość dzisiejszą. Mimo, że ogólnie jeszcze nie walczyliśmy aż tyle razy na arenie i na pupilach. Lochy kolejne za 20 minut dopiero. Twierdzy możemy sobie zawalczyć za 16 tysięcy zasobów drewna i 6 tysięcy zasobów kamienia. Tak więc zajrzałbym jeszcze do doktora ABWW. Cóż nam przeznaczenie dzisiaj powie? Powie nam złoto. Mamy 1 700 000 złota. I co mi się jeszcze przypomniało? Mieliśmy tutaj pazur, rękawice od wojownika albo coś w tym rodzaju. To właśnie w kuźni żeśmy rozszczepili i ulepszyliśmy jaskrawą kurtkę showmana. Ma teraz 3 ulepszenia, miała przedtem tylko 2. Niestety nie włączyło się nagrywanie, tego też nie widzieliście. A na obecną chwilę mam nadzieję, że nagrywanie będzie poprawnie działać. A my czekamy dalej do ukończenia kolejnej misji. I po kolejnym skoku czasowym nadeszła pora na bitwę gildii, którą sobie zaraz obejrzymy. Mamy też ostre grzybowanie ze strony przeciwników. Cóż mi się zrobił za dziwny błąd wymowy? Kolejne grzybowanie. Grzyby biorą zawsze 50% życia trafionej osobie. I to chyba był ostatni, bo są tylko 3 dostępne. I ja następny wchodzę na pole bitwy, więc poczekam chwilkę. No, dobrze poszło. Też dobrze poszło. Ładnie krytyczne trafiały. Z tej walki jestem dosyć zadowolony. Oh.
I to wygląda na koniec walki. Otrzymujemy 916 tysięcy punktów doświadczenia. I kończę misję walką z okrutnym gremlinem za kolejne 500 000 punktów doświadczenia. To by było tyle, jeśli chodzi o awanturniczość. Jeszcze 50% do nabicia do kolejnego poziomu. Zawalczyć mogę sobie jeszcze na arenie, na przykład. Wszyscy macie taki wysoki poziom, ale z tobą sobie zawalczę. Doskonale. Ładnie dziś wchodzą te krytyczne ciosy. Pupile dopiero za 2 minuty, lochy za 13, a w twierdzy musimy czekać. Plus 2 do klasera, a ja ustawiam już wartę, bo się nam skończyła awanturniczość. I zajrzę jeszcze potem na walkę lochów, jak i oczywiście arenę i pupile. Chciałbym jej też jeszcze dokończyć, ale do tego czasu trzeba trochę przeczekać. I po kolejnym skoku czasowym możemy sobie zawalczyć ponownie na arenie, na przykład z tobą. Tak, z tobą. Jest cios krytyczny i drugi, i zwycięstwo jest nasze. No to i zawalczymy sobie mrokiem kontra mrok. Wygląda dobrze. Okulnica, poziom 99. Żniwek, liczę na ciebie. On bardzo mocno bije. A wydawało mi się, że żniwek da radę. No niestety. Nie ma aż tak dobrze. W gildii zgłosimy się do walki obronnej. I zajrzymy ponownie do wieży. Przebrzydłe kaczątko z dopiskiem ugly. No tak, odrzucane we wszystkich castingach nagromadziło ogrom frustracji. Czas dać jej upust. Spróbujmy naszych sił. Przebrzydłe kaczątko. 212 poziom. Nie ma jakichś wygórowanych statystyk. Dużo wytrzymałości ma. Ale i z tym sobie poradzimy raczej. Ładnie dopunktowała. Zostało 9 milionów. 7. 6. 5 milionów zostało. 400 tysięcy i koniec walki. Otrzymaliśmy 347 tysięcy złota. I pierścień. Jeden by wszystkimi rządzić. Ciekawe. A dla jakiej klasy to jest? A, one są bezklasowe, te pierścienie. Ale zręczność ma w bazowych umiejętnościach. Ja bym chciał tego pierścienia odzyskać. Nie opłaca się. Lepiej, żeby mieć klejnot zręczności nowy,
i nowy tutaj założyć, bo będę mieć o 100 punktów więcej wtedy. Zdecydowanie tak. A na obecną chwilę już go zamienić mogę. I wygląda ten pierścień jak część setu tych przedmiotów. Możliwe, że nawet jest częścią setu. I plus jeden do klasera, doskonale. Pierścień rozmontujemy. Jakieś 6 godzin do kolejnego klejnotu, może nam się poszczęści. I chwila, moment, ktoś nas perfidnie obrabował. Zmieńmy przeciwnika. Staram się nieco odzyskać straconych zasobów. I nic więcej nie odzyskamy. Zajrzymy jeszcze na pocztę. Któż to nas tak atakował? Ty tutaj mnie atakowałeś. Dodam ciebie do listy. W porządku. I 404 tysiące złota. Sam raz by dobić sobie 2 punkty statystyki. I pozostaje nam czekać. I po kolejnym skoku czasowym znowu możemy zawalczyć sobie na arenie, na przykład z tobą. Niestety ma pierwszy cios. I to jeszcze krytyczne 2 po kolei. Na pupilach została nam walka ogniem. Zobaczymy, czy Lawopluj da radę. Zębik poziom 100. I teoretycznie Lawopluj powinien być silniejszy. Powinien. Nie tak to było zaplanowane. Jakoś dzisiaj nie najlepiej poszły nam te walki. Jeszcze ponad pół godziny do lochów. W twierdzy sprawdzę, czy możemy sobie zawalczyć, ale niezbyt. W międzyczasie nikt mnie więcej nie atakował, nie. Więc przeczekajmy. Może nie do końca warty, bo jeszcze parę walk, gdzie bym stoczył pupile, mają komplet. Ale na arenie jeszcze parę walk mam dzień do stoczenia. I pewnie je nadgonię w późniejszej porze. I po kolejnym skoku czasowym nadeszła pora na kolejną bitwę gildii. Zobaczmy, jak nam pójdzie. I to jest znowu kolejna bitwa. Już po tych, do których ja się zgłosiłem. Ale obejrzymy sobie ją do końca. Jak tam gildia sobie radzi. Dobrze by było wiedzieć. I końcówka.
Zwycięstwo jest nasze, chociaż nadal nie mam pewności, czy wszyscy dostają te punkty doświadczenia. Jeśli nie zdążyłem się zgłosić do walki, to chyba nie. Zbiorę zasoby z warty i podejmiemy się zaraz pierwszej misji. Niech będzie ta. Pas się mi przyda do polepszenia aury. Przed areną jeszcze gabinet magii. Może jakieś napoiki przydatne będą? Niestety nie ma. Więc rozdysponuję nieco zasoby. I zawalczymy sobie na arenie. Na przykład z tobą. No niestety, nie zawsze może się udać. Światło 152. Zobaczymy mrokiem 158. Obłączek ma na poziomie 100. To nie będzie proste. Żniwek. Prawie. Rybzor. Dasz radę dobić? Oj, nie bardzo. Tobie jeszcze brakuje trochę poziomów. Mogło pójść lepiej. Klejnot inteligencji tam widziałem. Dobrze się składa. Szczególnie, że jesteśmy w profesji maga. 17 tysięcy nie opłaca się, ale na poczcie mamy jeszcze tych panów. Za 50 tysięcy już się raczej opłaca. Więc zobaczymy. Czy damy radę? 22 łuczników, ale mają 10 poziomów mniej, więc powinniśmy z zapasem z tego wyjść. Chociaż na razie idziemy po równo, mimo naszej przewagi poziomów. Goniliśmy, wyprzedziliśmy i oby żołnierze ustali przeciwko magom jeszcze, bo nie wiadomo ile ich będzie. Jest ich więcej niż 10, 11, 11 magów. Ale widzę, że damy radę bez problemu. Doskonale. 50 tysięcy i 23 tysiące minus 46 i 15. Nie jest aż taki zysk, ale jest zysk. I podziemia. Zbierzemy zasoby. Lochy wpierw. 54% życia masz. Zobaczmy, ile da się dzieje ubić. Ładnie, oby tak dalej. 4 krytyczne ciosy po kolei. Aż się przyjemnie oglądało. I zjechaliśmy na 30%. Bardzo ładnie dzieje poszło. I zawalczyłbym sobie jeszcze z tobą w wieży. Upierzony skubaniec. Ten ciągły trel jest nie do zniesienia. Czas oskubać terrorystę. No tak. To jest zawsze dziwny, nieuzasadniony powód do walki, no ale trudno.
Stoi nam na drodze do kolejnego poziomu. I wydaje się mi, że jest on dosyć słaby. Po tym jak go barbarzyńca już przepunktował. Bazuje on też na inteligencji, czyli profesji maga. I zostało mu tylko 2 miliony życia. Poszło szybko i sprawnie. Stymulator mózgu. Jego cięty język przyspiesza procesy myślowe. Z pewnością. Czy to jest hełm? Tak czy owak jest on dla łuczniczki. Inteligencja, wytrzymałość. Zobaczmy. Tak, to jest hełm. I mam bardzo przyjemnie wygórowane statystyki. A ja bym mu jeszcze dołożył jeden z klejnotów. Chyba najlepiej ten z wytrzymałością. Ciosy krytyczne ma maksymalne, to więc tutaj bym nic nie ulepszał. Ale więcej wytrzymałości jest zawsze dobre. Niezależnie od klasy. Teraz zajrzałbym na moją postać. Tu z jednego klasera, doskonale. To pójdzie na rozmontowanie. Ewentualnie pas mógłbym wymienić. Ale przetrzymam klejnot, aż się zjawi jakaś wartościowa część ekwipunku. Idziemy do kuźni, to możemy zaraz rozmontować. Doktor Abawuwu, cóż nam przeznaczenie dzisiaj podaruje? Niecałe 250 tysięcy doświadczenia. I wezwiemy sobie paru bohaterów do naszych podziemi. Doskonale. I kolejny. Albo kolejna. Bardzo dobrze. 1300 już bym nie ryzykował. Zrobimy tak. I kolejne zwycięstwo. 1300 to już troszkę dużo. 1000 może być. No, był silniejszy. Niespodziewanie. A z tobą sobie zawalczymy. Ponownie poszło w porządku. Z tobą sobie zawalczymy. To by było tyle na obecną chwilę. 58 tysięcy dusz. No jeszcze 30 tysięcy nam brakuje do ulepszenia serca podziemi.
411 tysięcy punktów doświadczenia w naszym wehikule czasu. Pupile i arena jeszcze daleko. Lochy już były. Twierdzy też musimy czekać, więc przeczekajmy do końca misji. I po kolejnym skoku czasowym nadeszła pora na kolejną bitwę gildii. I z tym samym przeciwnikiem. Ale tym razem zdążyłem się zgłosić. I zobaczmy, jak mi pójdzie. Wygląda całkiem dobrze. Jakby jeszcze więcej tych krytycznych weszło. I zwycięstwo jest nasze. 930 tysięcy bonusu do punktów doświadczenia. I możemy sobie zaraz zawalczyć z wężem rozpruwaczem, który nas rozpruł jednym ciosem. Cyklop piaskowy za 444 tysiące punktów doświadczenia. I to była nasza pierwsza misja dzisiaj. Zaraz podejmę się następnej, zużyjemy troszkę zasoby nam dostępne. Jak to nie? 164, a 163 kosztuje? Jak to za mało złota? 164 981 kosztuje 163 883. Gronie, umiesz liczyć? Chwila, moment, zawalczymy sobie na arenie. A, teraz zaskoczył. To było dziwne. A, zawalczymy sobie z tobą na przykład. Niestety, masz pierwszy cios. I krytyczny cios. I już jest po sprawie. Światło 126, zawalczymy wodą. Dzynka. Jaka ogromna różnica statystyk. Jednak te pupile, które są na pierwszym miejscu, nie opłaca się ich szkolić. Przez pierwsze dwa tygodnie było fajnie, bo wygrywaliśmy walki nią, ale teraz już w ogóle nie idzie. Woda zrobiła się najsłabszym elementem pupili u mnie. Pancerz, inteligencja? Co ja mówiłem o wymianie pasa? 558, 521, 436, 472. Szczęście spadnie w dół. Szczęście spadnie w dół i będę musiał wykupić ten dodatkowe piwo na dzień, chociaż to nie jest krytyczne, tak? To nie jest bonus do statystyk, tylko w weekend się przydaje ogólnie. Jeśli zrobiłbym tak, no właśnie te 5%, 6% tracę. Sto 151 mniej.
351. To jest drugi taki klejnot. A spróbujemy w ten sposób. O 43 tysiące obrażeń skoczyło w górę. Myślę, że się opłaciło. Czas pokaże. A skoro czasu, to czas ulepszyć sobie aurę. Już niedaleko do kolejnego spłukania, że tak powiem. A ciebie możemy rozmontować. Arena pupile były, lochy za 23 minuty. I właśnie co mogę tutaj ulepszyć? Co by było warto ulepszyć? Co by było konieczne do ulepszenia? Akademia. Więcej punktów doświadczenia. Jest na poziomie 11 i na razie dosyć szybko ładuje, a ulepszenie by trwało ile? 6 dni. Tutaj mi brakuje nieco. Na poziomie kolejnym byłoby 60% szybciej ulepszenie budynków jakichkolwiek. Więc gildię łuczników na razie bym sobie ulepszył. To trwa tylko jeden dzień. A mam nadzieję, że jak ten dzień minie, będziemy mieli więcej zasobów. Co 23 tysiące trzech. Nie daliśmy rady. I dalej jesteśmy na minusie. Niedobrze. A wyglądało na pewną wygraną. Cóż, na obecną chwilę przeczekamy do końca misji i zobaczymy co dalej. I po kolejnym skoku czasowym kończymy misję walką z małym zielonym człowieczkiem za 667 tysięcy punktów doświadczenia. I podejmę się tej misji jako kolejnej. Na arenie zawalczymy sobie z tobą. No niestety nie poszło tak jak bym chciał. Lochy za 12 minut dopiero. Tutaj też nic nie zdziałam obecnie. Więc przeczekamy do końca misji. I kończymy kolejną misję. Lew górski za 110 tysięcy punktów doświadczenia. I jabłko ziemi. I kolejna misja. Przeczekamy do jej końca. I po kolejnym skoku czasowym walczymy z bazyliszkiem na 214 poziomie za 157 tysięcy punktów doświadczenia. I mamy w końcu jakąś ciekawszą misję. Na arenie jeszcze nie zawalczymy sobie, ale pupile są gotowe. Poziom dla ciebie. I światło kontra światło. Wychodzi na to, że dzisiaj żadnej walki pupilami jeszcze nie wygrałem. Mam nadzieję, że światło się lepiej spisze. Jak żeluza nie da rady, to mamy jeszcze raz słońca na dosyć fajnym poziomie już. Ale wygląda dobrze. W końcu jakaś wygrana. I poziom wyżej dla Raswens.
To by było tyle, jeśli chodzi o walki pupili. Za 20 sekund będzie dostępna walka na arenie. A my zobaczymy w twierdzy, czy damy rady. Ale chyba nie damy. Brakuje jednego żołnierza, który będzie dopiero za 1,5 minuty dostępny. Więc zawalczymy sobie na arenie z tobą. Mam pierwszy cios w końcu. Cios krytyczny. I ostatni cios. Takie zestawy, oby były częściej. I pozostało mi czekać do końca kolejnej misji. I po kolejnym skoku czasowym, Lew Górski, dający nam 1 340 000 punktów doświadczenia. Ta misja wygląda ciekawie. Sporo doświadczenia za krótki czas. Na arenie zawalczymy sobie z tobą. Oj, mocno bije. Nie poszło to najlepiej. Zawalczymy sobie ziemią. Poni koni, posprzątaj tu trochę. Zawsze mnie ciekawiło, jak poni koni robi zadrapania kopytem. Chyba, że to jest jakiś trójcios. Stojąc na jednej łapie, trzema innymi atakuje. To by wtedy tak wyglądało, ewentualnie. Jeśli użyłaby całego ciała jak grzebień. I mamy Cytrus Światła. Kolejne zwycięstwo dzisiaj. Aż drugie po czterech walkach. Tak więc arena była, pupile były, lochy. Lochy, lochy. Przed lochami. Dwa punkty statystyk. Albo nawet cztery. I spróbujmy szczęścia. Wejście do wieży. Wróżka niechrzczona. Niechrzczona. Ono tak. Tak mamy życzenie z drogi Jędzo. Coś niemiły ten nasz bohater. Nie wygląda na kogoś, kto by nam stał w ogóle na drodze, ale trudno. Jest w profesji maga, bazuje na inteligencji, której ma znacznie mniej ode mnie. Więc powiedziałbym, że damy rady to wygrać. Trzy miliony życia zostały. I zwycięstwo jest moje. 377 000 złota. I buty pogromcy demonów, by skopać demonie tyłki. Wymagana profesja zwiadowca i dużo szczęścia nam dodaje. Niezbyt interesująco to wygląda. Co ty masz za buty? 1190, 1500 pancerza. Czyli 3 razy więcej niż to, co tu jest. Ale stracę nieco zręczności. A cios krytyczny i tak mam maksimum. Jednak ten pancerz by się przydał. Sam przedmiot daje mi niewiele do statystyk. Zobaczmy tylko, jak to wpływa na obrażenia. 20 tysięcy mniej, ale więcej szczęścia i więcej pancerza. Na obecną chwilę się skuszę, poza tym jest to część kompletu. Rękawice pogromcy demonów, buty pogromcy demonów i kurtka lotnika.
No dobra, nie do końca jest to set. Ale dwie części setu mamy. A te buty pójdą. O, plus jeden do klesera. Te buty pójdą do rozbrojenia, rozmontowania i tak dalej. Skończyłem misję. Kapturnik, 215 poziom, który nam daje 755 tysięcy punktów doświadczenia. Idziemy powoli do przodu. Kolejna misja. Arena i pupile muszą zaczekać. Lochy dopiero za godzinę. A w twierdzy możemy zawalczyć o 39 tysięcy. Tym razem się udało. Nie wiem, czemu przy tym nie poskutkowało. Z reguły trzech żołnierzy wystarczyłoby pokonać fortyfikację 102. Tutaj musimy poczekać. A dlaczego mamy tylko dwóch? Pokazuje mi pięciu. Chyba się twierdzenie odświeżyła. Za 7 minut będzie kolejna jednostka. I jakoś nie chce się odświeżyć. Nie wiem, jak wymusić tutaj odświeżenie. A przydałoby się niekiedy. 404 tysiące, więc jeden punkt do inteligencji, jeden punkt do szczęścia oczywiście. I dwa punkty zręczność i siła. Czekamy do końca misji. I po kolejnym skoku czasowym walczymy z Odyńcem na 215 poziomie za 722 tysiące punktów doświadczenia. I kolejna misja. 14-minutowa, więc użyjemy klepsydry. Za 366 tysięcy i jeżynę mroku. Szczęście, pancerz nie. Niezbyt ciekawe. Skuszę się na razie na tą misję. Na arenie zawalczymy sobie z tobą. Niestety, dwa krytyczne pod koniec mu weszły. Jeżyna mroku dla ciebie. 1700 już. Statystycznie bardzo fajnie, ale jeszcze brakuje tego poziomu dla lepszych obrażeń. Ile dopiero za 2 minuty będą dostępne? 49 minut do lochów. Za ile będzie kolejny? Za 5 sekund, więc z podziemi zbierzemy sobie zasoby. I zawalczymy sobie o 16 tysięcy. 16 minus 4 pasuje. I pozostało nam czekać do końca kolejnej misji. I kończymy kolejną misję. Pirat John Passat Monsoon, 214 poziom. I daje on nam 104 tysiące punktów doświadczenia. No cóż, bywało lepiej. Tą misję bym wziął. Arena daleko, pupile są dostępne. Tak więc ogień i lawopluj. Mam nadzieję, że to zadziała tak jak myślę. Żeluza poziom 80. Dzyńka poziom setny. Tak to ogniopląs sobie nie poradzi, niestety. Ciekawa kombinacja. Tak więc arena pupile.
Nic więcej tutaj nie zdziałam. Więc czekamy do końca kolejnej misji. I ruszamy dalej. Chciwy Gremlin, 214 poziom. Za 432 tysiące. I ta pierwsza misja wyglądała najlepiej. Niestety nie mamy już klepsydry. Na wszystko trzeba czekać. Więc przeczekajmy do końca misji. I kończymy kolejną misję. Lew Górski. Za 1 581 000 punktów doświadczenia. Cóż mamy tutaj? Ta misja się chyba najlepiej opłaca. Na arenie zawalczyłbym sobie z tobą. Niestety on ma pierwszy cios. Za to ja mam ostatni. Niech tak będzie. A pupile walczyły wszystkie już. Lochy dopiero za pół godziny, niecałe. Tutaj nic nie zdziałam. Więc po ziemi zbiorę sobie zasoby i czekamy do końca kolejnej misji. Po kolejnym skoku czasowym. Kapturnik za 755 tysięcy punktów doświadczenia. Skuszę się na tą misję. Za krótka misja, bym klepsydry użył. Pupile walczyły wszystkie. Lochy też jeszcze nie są dostępne. Twierdzę, nic nie zdziałam. Co się w gildii dzieje? No, zgłaszam się do kolejnej walki. I to by było na obecną chwilę tyle. Czekamy do końca kolejnej misji. I po kolejnym skoku czasowym. Walczymy ze wściekłym psiskiem na 214 poziomie. I to za 455 tysięcy punktów doświadczenia. I na obecną chwilę była to ostatnia misja. Zawalczymy sobie jeszcze na arenie. Dlaczego jesteście wszyscy tacy silni? Niech będzie walka z tobą. Jeszcze ma pierwszy cios. Jeszcze ma krytyczny cios. I jeszcze ma ostatni cios. Nie tak to było zaplanowane. I co, walczymy sobie w twierdzy? Nie. Też musimy czekać. Więc biorę zasoby. I przeczekajmy do końca warty. I po kolejnym skoku czasowym nadeszła pora na bitwę gildii, którą sobie zaraz obejrzymy. Jakoś nie widzę siebie na polu walki. Co znaczy, że to znowu już kolejna bitwa. Proszę, ktoś tam miał tarczę lustro, której też jeszcze nie mam w klaserze. Trzeba będzie ją zdobyć kiedyś. Niestety to już postacie z wyższym poziomem ode mnie. I to już końcówka. Cóż ty masz za piękny łuk? Takiego w klaserze też jeszcze nie mam. Ten potrójny pocisk troszkę dziwnie wygląda. Pojedynczy by wystarczył.
Ale naprawdę ciekawa broń. I zwycięstwo jest nasze. Nie było aż takiej dużej różnicy w sile uderzenia obu gildii, ale my wygraliśmy w całym końcu. Wpierw zajrzę do gildii, ale nie ma nowych walk, więc podejmiemy się najpierw jakiejś misji, na przykład tej 10-minutowa. Klepsydry zostawię na 14-minutowe. Jak na razie. Tak więc rozdysponuję troszkę zasoby. Gabinet magii, właśnie. Eliksir leśnika, tak. 46 minut zostało, ale kupimy sobie nowy eliksir. Inteligencja, wytrzymałość, ale 10 grzybków nie jest tego warte. Jest to po prostu za drogo. Tak więc zajrzałbym jeszcze do twierdzy. Klejnot inteligencji był tam, doskonale. I zaraz poszukamy sobie kolejnego. Nikt nas nie obrabował nawet. Doskonale. A ja bym zajrzał na to, kogo możemy zaatakować. 79 tysięcy, a 58 będzie mnie kosztować. A tak niekoniecznie chciałbym ryzykować aż takiej straty. Ernesto, już kontratakowaliśmy. Co z tobą? Za 16 tysięcy? To darmowe zasoby. Cóż mamy tutaj za kolejne 16 tysięcy? Też prawie darmowe zasoby. Tysięcy. Za tylu wojowników? Nie. Za duże straty. Za 20 tysięcy też nie. Za 114, ale nie damy rady. Więc też odpada. Też nie damy rady, 22 tysiące tylko. Za 13 tysięcy nie opłaca się. Opłacałoby się. Ale 22, 118 poziom. Za dużo by mnie to kosztowało w tym momencie. Więc odpada na obecną chwilę. No proszę, za 27 tysięcy tylko 3. To jest ładna bitwa. Oby takich więcej. Za 113, 22 to jest ten sam co przedtem, prawda? Który się tu powtarza? Nie. Tak, ty się powtarzasz. Czyli mam kogoś, kogo mogę wpierw osłabić, a potem pokonać. A niechcący odznaczyłem. Jednego odznaczyłem niechcący ciebie. Za 53 tysiące opłaca się, mimo że będzie ciężko. 53 tysiące, a ja tracę 37. Czyli jakieś 16 do przodu. Mniej więcej tak. Zajrzę jeszcze do podziemi. Odrobinę złota i dusz. 70 tysięcy mamy już. Nawet się zrymowało. I przywołałbym bohaterów później, wpierw
Zawalczmy sobie już w gildii. Wąż, rozpruwacz, tylko 3% życia mu zostało. I nie bierze mnie już na jednego ciosa krytycznego. To dobre wieści i to wszystko pewnie dzięki temu napoikowi. A my zajrzymy sobie jeszcze do lochów. 40% portal piekieł. Mistrz rzeźnicki. No właśnie. Nie wiem, czy jednym podejściem zdołam 40% mu ubić, ale spróbujemy oczywiście. Jeśli będą tak wchodzić krytyczne, to jak najbardziej damy radę. 18 milionów mu zostało. 13. 11. No niestety. Takie dwa trafne krytyczne by załatwiły sprawę. 11% życia mu zostało. A więc jutro będzie po sprawie. No cóż, moglibyśmy tutaj zajrzeć. W wieży możemy spróbować kolejnej walki. Kogli... Mogli... Nie, Kogli... Mowgli. Okej. Okay. Mocno przekręcona nazwa. Wiadomo, nawiązanie do Księgi Dżungli. W dzieciństwie przeżył niezłe jajca. Czy tamten survival pomoże mu przetrwać i tym razem? Jakoś jest kiepskie uzasadnienie, dlaczego walczymy z tymi przeciwnikami w wieży. No ale trudno, skoro są. Prawie, że jest chyba bardziej do tworzenia różnych nawiązań, do różnych bajek, anime, filmów i tak dalej. Zostało mu 15 milionów życia. Dwanaście. No, wygląda dobrze. 9 milionów mu zostało życia. Nasza łuczniczka doskonale punktuje. Dwa miliony życia mu zostały. To powinno być proste. No właśnie. Niecałe 400 tysięcy złota otrzymujemy. I chronicznie chromowany pas ochronny. Chroń chrom. No tak. Dla wojownika pancerz 3150. Bardzo ładny pancerz. Do tego siła, wytrzymałość, szczęście. Pas bezpośrednio zbudowany dla klasy wojownika. Doskonale się sprawdzi. Na barbarzyńcy. Tak więc jakieś wiadomości o upilach na wiosnę przyszły. A my w międzyczasie zajrzymy do doktora Abawuwu. I cóż nam przeznaczenie dzisiaj powie? Powie nam korek. Wytrzymałeś szczęście. Plus inteligencja? No nie wiem, czy bym się pokusił. Chyba zostanę na razie przy żyletce. Te przedmiociki pójdą na rozszczepienie.
Korek może nawet polepszyć mi aurę. Więc już dużo nie brakuje. Jeszcze trzy przedmioty, albo jeden unikalny przedmiot. Zajrzyjmy do zbrojowni. Rozmontujemy ten osprzęt i zakończmy naszą misję walką z gólem bagiennym. Za ponad 500 000 punktów doświadczenia, cytrus światła i grzybek nawet. Jakieś 150 zł tam było. Skuszę się na tą misję. Arena jest ponownie dostępna. Zawalczymy sobie z tobą. Jest pierwszy cios dla mnie. I jest ostatni cios dla mnie, doskonale. Rozdysponuję troszkę zasoby. Się już tak ładnie nazbierało. Upile. Poziom dla ciebie raz łońc. Ogień, 161 poziom, czyli rozpoczniemy walkę wodą. Bij, złotka, bij. Doskonale. I drugiego na poziomie setnym już nie powinno być. Gniopląs. To nie będzie proste. Narwali, który miałeś poziom 38 dopiero. No niestety wiele tu nie zdziałam. Ale kolejny ma 118 poziom, tam już pójdzie zdecydowanie lepiej. Jak mam nadzieję. A więc lochy były. Twierdza też była. Ale sprawdziłbym jeszcze. A tak, nie ma na razie sensu się ubiegać o walkę, bo mamy za mało żołnierzy. Jeszcze wehikuły czasu mogę sobie zawalczyć. Rozbójnik, 214 poziom. Za ponad 500 000 punktów doświadczenia. I przywołajmy sobie paru przeciwników do naszych podziemi. Doskonale. Ponad 1200 raczej obiecałem sobie nie brać takich przeciwników. Zawalczymy sobie z tobą. Tysiąc zręczności i tak nie daliśmy rady. To się już nazywa spory pech. Spróbujmy jeszcze z tobą. Tutaj już wyglądało od samego początku lepiej. I z tobą sobie zawalczymy. Jesteś tak na granicy tego, na co się jeszcze bym zgodził. Ale poszło gładko nawet. Zobaczmy. Na razie skończę kolejną misję. Krwiożer czy wampir za 411 tysięcy punktów doświadczenia. I jako nową misję. Wybrałbym Tom. Arena i pupile jeszcze nie są dostępne, lochy też nie, więc wezwiemy kolejnego bohatera. Na przykład ciebie.
On był bez ekwipunku. Ale zawsze poszło troszkę do przodu. I skoczyliśmy wysoko na 80 tysięcy. A 84 tysiące to jest już ulepszenie serca ciemności. Tak więc jesteśmy blisko kolejnego kroku do przodu. I na obecną chwilę przeczekałbym do końca kolejnej misji. I po kolejnym skoku czasowym kończę misję walką z przybyszem z obcej planety. Nie wygląda jakoś to przychodzi w pokoju. Ale dostajemy za niego niecałe 500 000 punktów doświadczenia. Więc fajnie, że nas odwiedził. I mamy klepsydrę na tak długą misję. I tak, zajączek jest 1,5 miliona warty, więcej niż przybysze z kosmosu. Doskonale. Cóż możemy tu jeszcze znaleźć? Skuszę się na tą misję. Na arenie zawalczymy sobie z tobą. Mam pierwszy cios. Doskonale. Mniej doskonale. 118. Zawalczmy sobie ziemią. Tak jest. Poni koni do dzieła. Wygląda dobrze. I nie ma nikogo na wysokim poziomie, doskonale. A my mamy truskawkę ognia specjalnie dla ciebie. I lochy dopiero za 40 minut niecałe. Twierdzy zawalczymy sobie, albo i nie, bo za mało żołnierzy. Więc biorę sobie zasoby. Jeszcze coś było do zrobienia w gildii, żeśmy walczyli w portalu. Na obecną chwilę byłoby tyle. Więc przeczekajmy do końca kolejnej misji. Po kolejnym skoku czasowym walczymy z monstrualnym nietoperzem za 596 tysięcy punktów doświadczenia. Ta misja wygląda ok. Mamy klepsydrę. Wampir grozy. Za 1 182 tysiące punktów doświadczenia. I kolejna misja. Wszędzie musimy nadal czekać. W twierdzy jeszcze sprawdzę, czy ewentualnie możemy sobie zawalczyć, ale nie. Czekamy do końca kolejnej misji. I kończymy kolejną misję. Zielony Gnoll, 214 poziom, za 1 280 000 punktów doświadczenia. I skusiłbym się na tą misję. Na arenie zawalczymy sobie z tobą. Wygląda na bardzo wytrzymałego. I też tak jest. Ogień, zobaczymy tym razem światłem. Zobaczmy, żeluza. Mimo takiej różnicy statystyk, on jest silniejszy. To jest dziwne. No właśnie. Niekiedy tak to jest niewyrównane mimo statystyk wysokich. Raz łońc, mam nadzieję na ciebie. No właśnie.
Pięknie. Rasłońc spisał się na medal. I kolejny poziom dla ciebie. Tak więc tutaj na 2 punkty statystyki starczy? Tak. I nawet 2 tutaj. Doskonale. Lochy są dostępne. Więc zawalczymy sobie. Śpiewający Bobek na 220 poziomie. Dość tych śpiewów. Zapchaj się tym. Naprawdę jest to niemiłe. Nie wiem dlaczego niszczymy te stworki miłe zwierzy. Po komentarzach wydaje mi się, że to nasza postać jest agresorem w tym momencie. Milionów życia mu zostało. Jest magiem, bazuje na inteligencji, więc ogólnie nie powinien mojej postaci dorównać. Doskonale. I mamy lalkę wudu korupcji. Może wróg podda się dobrowolnie. A jak mu ją zaproponujesz? Zręczność, wytrzymałość, szczęście, czyli dla łuczniczki. Gdzie jesteś? Co ty tutaj masz? Zręczność, wytrzymałość, szczęście. Ale mniejsze niż mamy tutaj na lalce. Więc robimy coś takiego. Zgrabna podmiana. Plus jeden do klasera, bo nowy przeciwnik został pokonany. Tak, ciężkie zdanie. W gabinecie magii nic nie było. Poza tym jednak nie jest. Dodatkowe piwo nie jest w momencie mi takie potrzebne. Zmieści się kolejny poziom. Raczej kolejny punkt statystyki. A wytrzymałość już się nie zmieści. Jednak szczęście 2 razy. I siła i zręczność po jednym razie. Tak więc na wszystko trzeba czekać. Twierdzę sobie nie zawalczymy. Więc podziemi zbiorę zasoby i czekamy do końca kolejnej misji. I kończymy kolejną misję. Raptor skaczący. Na 214 poziomie za 1 000 000 punktów doświadczenia i truskawkę ognia. Kolejna misja na arenie, zawalczymy sobie z tobą. Pierwszy cios mam. Krytyczny i ostateczny też. Więc nie ma na co narzekać. Zawalczymy sobie mrokiem. I gdzie jest zębik? 54 poziom. No niestety z poziomem setnym ma problem. Żniwek. Będziesz miał coś zdziałać tutaj? Nie wygląda to za dobrze. Rybzor, dobijasz? Takie troszeczkę zostało, tak blisko zwycięstwa. Dużo nie brakowało, ale zabrakło tego trochę, nic się nie zrobi. Zobaczmy w twierdzy. Za 9000 zawalczymy sobie. Zbiorę zasoby z podziemi i czekamy do końca kolejnej misji. I po kolejnym skoku czasowym walczymy z nietoperzem pylistym. Za 1 340 000 punktów doświadczenia. I zobaczmy, co mamy tu jeszcze do wyboru.
Kamica wygląda lepiej. Nie zachęcająco, ale lepiej niż inne. I zawalczymy sobie na arenie. Z tobą. Nie wygląda to dobrze mimo wszystko. Mogło się to skończyć lepiej, ale zawalczmy sobie teraz ogniem kontra ogień. Pupilami. Płomieniacz, poziom setny. Teoretycznie Lawopluj powinien być silniejszy od niego. A z jakiegoś powodu po prostu nie jest. Ale mówi się trudno. Lochy dopiero za 6 minut, więc zobaczymy, czy w twierdzy mogę sobie zawalczyć. Nawet mogę. 118 potrzebowałem 7. I walczymy za... Nie pamiętam ile, bo przegrałem, też nie zobaczę teraz. Z reguły 7 dawało radę. Tym razem po prostu się nie udało. I teraz musimy przeczekać do końca kolejnej misji. I kolejna misja dobiegła końca. Jeździec mroku za 154 tysiące punktów doświadczenia. Skuszę się jeszcze na tą misję. Arena i pupile jeszcze daleko. Za 3 minuty będą lochy dostępne. W twierdzę sobie nie zawalczę, więc czekamy do końca misji. I kończymy kolejną misję. Mulisty blob. Za 430 tysiące punktów doświadczenia. I to by było tyle na dzisiaj. Ustawimy sobie za zwartę. Na arenie zawalczyłbym sobie jeszcze z tobą. Nie wygląda to dobrze. Nawet z tym pięknym krytycznym nie wystarczyło. Tutaj pupile walczyły wszystkie już. A zanim zawalczę sobie w lochach poziom, raczej jeden punkt do inteligencji. I witaj Belzebos, ponownie spróbujemy walki z tobą. Pierwszy cios jest. Tak jest, krytyczny, więcej krytycznych. Nie wystarczyło obrażeń. Jeden cios krytyczny mi zabraknął. Ale kiedyś się uda. Jeszcze przyjdzie pora i na niego. A do tego czasu pozostało nam czekać. I po kolejnym skoku czasowym nadeszła pora na bitwę gildii, której ogólnie powinien być częścią, ale zobaczymy. Ale chyba już powinienem się pojawić na liście walczących. Więc niestety kolejna walka, w której sobie sam nie powalczę. I to już końcówka. tysiące punktów doświadczenia. Zaraz zgłoszę się do kolejnej walki. Zbiorę zasoby zwarty. I pierwsza misja. Niech to będzie ta.
I mamy klepsydrę. Jaskiniowy cyklop. Za 1 000 000 punktów doświadczenia. Wezmę tą misję i mamy kolejną klepsydrę. Jajo ognia. Kolejna misja, a tym razem przeczekamy do końca. I po kolejnym skoku czasowym kończymy misję walką z jaskiniowym skorpionem. I to za 428 tysięcy punktów doświadczenia i jeżynym mroku. Teraz podejmę się kolejnej misji. Zanim zawalczymy sobie na arenie, rozdysponuję nieco zasoby. Resztę pieniędzy bym na razie zostawił. Gabinet magii. Niestety żadnego napoiku. Więc zajrzę do pupili. Jeżyna mroku dla ciebie poziom. I jajo ognia. Czyli pali. No tak, to ma nawet sens. Woda 121 poziom. Z wodą zawalczy sobie światło na dzień dobry. Żeluza. Kontra Kroks. Kroks jest nieco silniejszy, dlatego potrzebne są ciosy krytyczne. No niestety nie najlepiej poszło. Mam nadzieję, że Rasłońc zdoła wyrównać szanse. Doskonale. I Koniks, 12 poziom, nie ma szans. Tak więc nasze pierwsze zwycięstwo na pupilach dzisiaj. I poziom wyżej dla ciebie. Gili, coś się dzieje? Tak, zawalczymy sobie w portalu piekieł. Wyszukany oprawca. Tak więc mamy nowego przeciwnika w portalu piekieł gildiowym. A w naszych lochach Mistrz Rzeźnicki, 21%, mam nadzieję, że po raz ostatni dzisiaj. 14 milionów życia. No, potrzebuję krytycznych ciosów. Niestety nie udało się. Jeszcze jeden dzień będziemy z nim walczyć. 7% życia mu zostało. I zawalczyłbym sobie z tobą. Prawica lalkarza. Udaje niewiniątko, ale ta ręka to diabeł wcielony. Czas wyręczyć błagiera. Się dziwiłem, czemu jest tu myślnik, ale ręczyć ma być ironią tutaj. Trafną. Jakby nie patrzeć. Zobaczmy. Tak więc jesteś w profesji maga. 4722 statystyki inteligencji. I 6,5 miliona życia mu zostało. Cztery miliony życia mu zostały. To nie będzie proste. 2 miliony życia. Całkiem nieźle mi się poszczęściło. A zwycięstwo jest nasze. Dostajemy
Demoniczny pierścień nikczemności. Piekielna wersja harmonicznego pierścienia anielskości. No tak. I 427 tysięcy złota. A jeśli chodzi o pierścień, polepsza wszystkie cechy. A więc zobaczmy. Ogólnie nie ma żadnego pierścienia, którego bym chętnie zamienił. Chociaż jest lepszy od tego. Tutaj jest sporo inteligencji, ten pierścień bym zostawił, a śniącą obrączkę bym zamienił. Doskonale. Przed walką na arenie plus jeden do klasera, doskonale, za nowego przeciwnika w wieży. 3 punkty statystyk. I na arenie zawalczyłbym sobie z tobą. W końcu jakieś zwycięstwo. Lochy już walczyliśmy. Twierdza. Klejnot siły dostałem. Kolejne elementy mogą ulepszyć. A chyba najlepiej ulepszę kopalnię klejnotów. Kwatery robotników. Sześć dni. Kopalnię klejnotów ulepszę. Nie ma sensu tutaj zwlekać. A jednak ktoś mnie atakował. Mam dwóch zabitych łuczników. Bitwa gildii. Gdzie jest obrona twierdzy? To dziwne. Chwila, moment. Nikt mnie nie atakował. Gildia łuczników była ulepszana. No właśnie. Sam siebie zmyliłem. Ale w porządku, mamy dwóch łuczników więcej. Zbiorę wpierw zasoby z podziemi. I zaraz ulepszymy serce ciemności na poziom 8. I w kule czasu można zawalczyć. Mulisty blob. Za 684 tysiące punktów doświadczenia. A w twierdzy za 132 tysiące możemy zawalczyć. Więc niech tak będzie. Jeszcze 12 łuczników. Na razie idziemy po równo. Teraz o jedną jednostkę przegoniliśmy go. A nawet o dwie. I zaczęli się magowie. Ilu ich będzie? 11.
doskonale. 132 tysiące i 55 tysięcy kamienia. No, ponad 100 jednostek drewna i 40 tysięcy jednostek kamienia zdobyliśmy. To już bardzo fajne łupy. I teraz podziemia. Nie, 1200 to jest mi za dużo. Doskonale. 1300 jest mi za dużo. Z tobą zawalczymy sobie. Nie wystarczyło nam sił. To ciekawe. Nie miał aż tak wygórowanych statystyk. To też jest całkiem fajny łuk. Szkoda, że ta strzała tak dziwnie leci. Tak troszkę w górę. Wygląda to nieco dziwnie. I zawalczymy sobie z tobą. I kolejny bohater. Doskonale. 1400 jest mi za dużo, 1200 też. 1000 może być. To by było tyle na dzisiaj. Jeśli chodzi o podziemia, oczywiście tylko. Teraz niech się ulepszy tylko. Ile będzie to trwało? Ponad 8 godzin. To nie aż tak dużo. W porządku. Lochy były. Twierdza była. Doktor Abawuwu. Cóż nam przeznaczenie dzisiaj podaruje? Proszę, Jeżynę Mroku. A to oznacza, że ty dostajesz kolejny poziom. Kryształ siły. Ten przedmiot już był w toalecie, więc po prostu go rozmontujemy. Spóźniony ten dźwięk okropnie. Tak więc ciebie mogę ulepszyć i ciebie mogę ulepszyć. I plus 44 do inteligencji. Całkiem fajny wynik. Kończyłem misję. Ćwierć. Ciel. Cielw. Nieznane mi słowo to było. 1 231 000 punktów doświadczenia. Jabłko ziemi. Skurzę się na pierwszą misję. Arenek Popile, jeszcze trzeba czekać. Poziom dla ciebie. Tak więc przeczekam do końca kolejnej misji. Po kolejnym skoku czasowym walczymy z zielonym gnolem, nie trolem. Za 935 tysięcy punktów doświadczenia. I wybiorę tą misję i mamy klepsydrę. Sukub bezstydny.
I to za 1 439 000 punktów doświadczenia i truskawkę ognia. Nie mam więcej klepsydry. Poziom dla ciebie. A z wodą zawalczy sobie mrok. Kroks na poziomie setnym. To nie będzie proste. 1800 ma w statystykach. Ale tutaj żniwek powinien mu dorównać ogólnie. Czemukolwiek wojownik umie blokować wszystko od łucznika? No niestety. Obecnie pupile cienia niezbyt dobrze sobie radzą. Chyba żniwkowi dobije poziom do maksimum. Chociaż nie. Rybzor powinien być dużo silniejszy od żniwka na swoim maksymalnym poziomie. Więc pozostanę w tym kierunku. A obecnie zawalczymy sobie z tobą. Doskonale. Lochy dopiero za 18 minut. Twierdzy mogę sobie zawalczyć o 11 tysięcy. Ale wątpię, czy dam rady. Nawet z maksymalną ilością żołnierzy. Na razie pozostaje mi tylko czekać. I po kolejnym skoku czasowym walczymy z rujem plujek. I to za 1 729 000 punktów doświadczenia. Naszyjnik wudu z inteligencją. A skuszę się. Zanim zawalczę na arenie, rozdysponuję nieco zasoby. I na arenie zawalczę sobie z tobą. No niestety. Spróbujmy pupilami ziemia. Orek na poziomie setnym. Tej poni koni powinien być silniejszy. Poni koni jest profesją łucznika, a orek był profesją wojownika. Kroks tak samo. Zobaczmy, czy jeszcze ktoś będzie mieć wyższy poziom. Onyx, poziom 1. W porządku. Zwycięstwo jest nasze. I poziom dla ciebie. Kończę kolejną misję walką z jaskiniowy skorpion. Za 63 tysiące punktów doświadczenia i ustawię zaraz wartę. Zbrojownia. 468, a ty masz 355. Taka różnica? Ogromna różnica. Jeszcze więcej mam tutaj na tym krysztale. No, ale dobrze się składa ogólnie. Nawet
Nawet z ulepszeniami jest gorszy od tego nośnika. Więc nie ma na co czekać. Podmieniamy. Da nam to spory bonus. Teraz ten naszyjnik się mi przyda do podwyższenia aury. Jeszcze 2 dni brakują do maksymalnej aury. Ten naszyjnik, jeśli w lochach nie ma lepszego lub gorszego, wytrzymałość szczęście 500-600. Tutaj mam 600, 700 coś. Tutaj mam 500, 600, 700 coś. Tak więc zostawiłbym ten łańcuszek. A ciebie rozmontujemy. A co za tym idzie, ciebie będę mógł nieco ulepszyć. Plus 14. I plus 28. Teraz nie zwróciłem uwagi, aż ile wzrosły moje obrażenia. W porządku, podlepszę sobie statystyki. Ulepszę, nie podlepszę. Jeśli chodzi o wojownika, ma tu jedno miejsce na klejnot. Większa siła oznacza większą siłę. I zawalczę sobie z kotem Szczerzer. Szczerzer? Okej. Okay. Ciągle się szczerzy. No, to wyjaśnia nazwę. Nie można mu pozwolić na takie zuchwalstwo. Naprawdę preteksty do walki są bardzo niżowe w tej wieży. Zobaczmy, 224 poziom. $20 milionów życia ma oryginalnie. Profesja wojownik. Bazujący, czyli na sile. A to znaczy, że moja łuczniczka powinna mieć w tym wypadku przewagę. I już na dzień dobry całkiem ładnie punktuje. $8 milionów, $7 milionów. $6 milionów życia mu zostało. Tak powinienem dać radę, o ile nie będzie siekał samymi krytycznymi ciosami. 6,5 miliona cios krytyczny, ale dużo nie brakowało. Żelazne rękawice bokserskie. Dla wojownika wszystkie cechy. W ringu niedozwolone. W praktyce bardzo skuteczne. Tak, to ma sens. I plus 1 do klasera, doskonale. 243. Ale większa zbrojność, większy pancerz. I miejsce na klejnot. Tak, zdecydowanie. Podmieniamy. Nie wiem, czy te rękawice można wrzucić jeszcze. Nie. One już były zdobyte z wieży. A tych przedmiotów nie możemy wrzucać do podwyższenia aury. I zbiorę sobie zasoby z twierdzy. Za 15 tysięcy mogę zawalczyć.
-3000. Zasoby z podziemi, jeszcze 7 godzin do ulepszenia serca ciemności. Doskonale. Troszkę pieniędzy do rozdysponowania. I pozostało czekać do końca warty ewentualnie. I po kolejnym skoku czasowym nadeszła pora na bitwę gildii. Kolejną. Wygląda dobrze i zbliża się końcowi ta walka. Doskonale, zwycięstwo jest nasze. 915 tysięcy punktów doświadczenia. I zaraz zgłoszę się do kolejnych walk. Zbiorę zasoby z warty i kolejna misja. Cóż mamy za weekend? Epicki weekend! Czyli będą dropić nam misje, epickie przedmioty. Podejmę się pierwszej misji i wpierw zajrzymy do gabinetu magii, który dla nas nie ma nic użytecznego. Ulepszenie kapelusza kupujemy oczywiście. Dodatkowe piło nie będzie potrzebne. W epiczny weekend chyba nie będę zużywał grzybków. Tak więc na gildii zawalczymy sobie w portalu piekieł. Wyszukany oprawca. Obecny przeciwnik. 82% życia mu zostało. I zajrzę wpierw jeszcze do twierdzy. Zasoby do zebrania. 5 dni do rozbudowy kopalni. Tutaj nic nie zdziałam, więc zajrzymy na pocztę potem. Jak wygląda w podziemiach? Wrota do podziemi mogę ulepszyć. Od tego bym zaczął. Wehikuł czasu, zawalczmy sobie. Zgniło zielony gremlin. Za 961 tysięcy punktów doświadczenia. Serce ciemności naprawdę się rozrosło. I to dosyć mocno. A ja bym jeszcze zajrzał do lochów. Ale przed tym ulepszę nieco statystyki. I 17% życia masz. Mistrz rzeźnicki. Mam nadzieję, że dzisiaj ostatni raz z tobą walczymy. milionów życia mu zostało. Potrzebuję jakiegoś krytycznego. Tak jest, udało się. Jeszcze pod sam koniec. Niemniejszym pozbylibyśmy się tego przeciwnika i zostało mi dwóch do pokonania wszystkich.
Mściwa królowa Arianna. Ariana, nie podwójne N. I zobaczmy, co możemy jeszcze tutaj zrobić. Nie wiem, czy warto, ale chyba nawet spróbuję dzisiaj z nim walczyć. Jednak zostawię sobie tą walkę na później. Obecnie zawalczymy sobie w tornadzie ponownie z wojowniczymi gnomami Ninia. Powinienem dać im radę dzisiaj. O ile nie będą sięgać samymi krytycznymi, oczywiście. Mi też by się przydał jakiś krytyczny cios. Doskonale. 4 126 905 punktów doświadczenia i 205 000 złota. 7 krasnali jako następny przeciwnik, w porządku. A my w tym momencie dobiliśmy 216 poziom. W takim razie dziękuję Wam za uwagę i zapraszam do kolejnych odcinków. To Antaos. Over and out.